Ty, Iron Man 1. Widziałem ten film 40 razy. Jak ja coś przegapiłem z Iron Mana 1, to nie mam w dupę zmysłu wzroku. Dobra. Dobra, i na tym ujęciu znajduje się dosyć śmieszny szczegół, który mogliście przegapić. Zobaczcie, kozy. Stark jest eskortowany. Dobra, nie wierzę, że Goat w Iron Manie miało występ, nice. Pany przez konwój żołnierzy. Robiąc sobie zdjęcie z fanem, ten pokazuje znak pokoju, co Tony komentuje takimi słowami. Yeah, peace. I love peace. I'll be out of a job with peace. W późniejszym etapie filmu, kiedy uwalnia się już z jaskini, wzywając helikopter, również pokazuje znak pokoju. Nagle zostaje... Na ekranie nie ma nic poza nim. Jak można nie za... Dobra, luj, oglądajmy. Pokazuje znak pokoju. Nagle zostają oni napadnięci i cała ekipa ginie w strzelaninie. Zobaczcie na ten szczegół. Koło Tonego ląduje rakieta. Jednak istotnym elementem jest czerwone podświetlenie na tyle pocisku. Jeśli będziemy śledzić wzrok Tonego, zauważymy, że najpierw patrzy on na właśnie ten czerwony element, a dopiero potem zauważa swoje logo. Niesamowity detal w jeszcze lepszej grze aktorskiej Roberta, no bo nie muszę chyba mówić, że żadna rakieta się obok niego nie znajdowała. Pocisk wybucha i jeśli obejrzymy to w zwolnionym... Co? Grze aktorskiej Roberta, no bo nie muszę chyba mówić, że żadna rakieta się obok niego nie znajdowała. Pocisk wybucha i jeśli obejrzymy to w zwolnionym tempie, zauważymy, że moment przebicia ciała Starka przez szczątki pocisku został zanimowany. Zwróćcie uwagę tutaj, widać nawet skrawki, które go okaleczają. Co więcej, dziurawią one jego garnitur. Czekaj, to przyszło na wylot przez niego? W tym filmie? Przecież on to miał w środku ciała. Jakby przeszło na wylot, to by tego nie miał w sobie. Nie, coś tu nie gra. Chyba coś tu nie gra. Dziurawią one jego garnitur. Na tym ujęciu w tle dostrzec możemy symbol organizacji 10 pierścieni. 10 pierścieni to organizacja terrorystyczna zajmująca się niszczeniem pokoju na świecie za pomocą wszelkich niezbędnych środków. Nie wiem, nie było, nie pamiętam czegoś takiego. Na wylot by go przebiło? Coś tu śmierdzi, no. Uważa się, że prowadzi go tajemniczy człowiek znany jako Mandaryn, tak? Ten sam Mandaryn, który powraca w Shang-Chi, uprowadził Tonego Starka w 2008 roku. Organizacja wraca również w Iron Manie 3, tylko już jako przykry... Właśnie, ciekawe ty, bo czy to jest ten sam od tego starego Shang-Chi? Ja widziałem ten film, nie był taki zły. Ale co, nie wiem. Mi się wydaje, że to nie jest połączone. Tamci w ogóle o co innego walczyli. ...który powraca w Shang-Chi, uprowadził Tonego Starka w 2008 roku. Organizacja... Nie, tu coś śmierdzikałem. ...wraca również w Iron Manie 3, tylko już jako przykrywka dla innego złoczyńcy. Świetne jest to, jak już pierwszy film MCU nastawia fabułę pod kolejne historie. Intrze, słyszymy Tonego... Ja to chyba wygląda tak, że inne plany w ogóle były na te 10 pierścieni. Mi się wydaje. Bo przecież Iron Man 3 z tym baitem na Mandaryna tam, no jest gówno. Coś tu nie gra. Byłem pod kolejne historie. Intrze słyszymy Tonego tworzącego swoją zbroję. Nie słyszałem tego pierwszy raz oglądając to w kinie, a ty? Ten sam dźwięk. I 40 razy oglądając to w domu. Słyszymy Tonego tworzącego swoją zbroję. Ten sam dźwięk użyty jest po napisach w Avengers Koniec Gry. Ale jeszcze zanim przejdziemy do materiału, posłuchajcie o sponsorze dzisiejszego odcinka. Sponsorem dzisiejszego materiału jest Hero. Polecamy oczywiście od telewizja filmowa te linki. Zapraszam tam do niego, nie? Rel. Idź. Wracamy do materiału. Na ekranie pokazuje się masa gazet opisujących historię Tonego. Zobaczcie tylko na ten fragment. Stark, wychodząc z radykalnie prostego twierdzenia, że sztuczną inteligencję można utożsamić z osobowością poprzez alternatywne programowanie, obecnie szlifuje dwa prototypy robotów, które jak sądzi będą go słuchać i uczyć się na podstawie jego zachowań. Słowami klucz są dwa prototypy robotów. Jednym jest oczywiście Jarvis, a drugim nikt inny jak Ultron. Już w Iron Manie 1 na samym początku filmu zapowiadany był główny przeciwnik Avengersów z dwa... Nie, trochę naciągane mi się to wydaje. 2014 roku. Na zdjęciach widzimy również młodego Tonego i Billa Gatesa. Do Starka podbiega dziennikarz. Ta Bill Gates tam jest? Ty, rzeczywiście, ty. W końcu coś, na co zwróciłem uwagę, oglądając to 500 razy.
Billa Gatesa. Do Starka podbiega dziennikarka, która przedstawia się jako Christine Everhart. Nie byłoby w tym nic ciekawego, gdyby kobieta nie wracała w Iron Manie 2 jako partnerka Justina Hammera. Zobaczcie w prawy góry. Nikt tego nie zauważył. Widzimy na nim zdjęcie Howarda Starka, stojącego dokładnie przy tym samym samochodzie, przy którym majsterkuje Tony. Możemy z tego wnioskować, że Stark chce po prostu skończyć dzieło swojego ojca, jakim jest to oto piękne auto. Ten drobny szczegół mocno nakreśla nam relację, jaką miał Tony z Howardem. Tony ma na rejestracji swojego Audi. Miał gównianą relację, także nie wiem, co ma nakreślać. Rejestracja tego Audi. W każdej części było to podkreślane, że miał gównianą relację ze starym, a on mówi, że piękną relację. Nie wiem, czy on powiedział piękną, czy już mi się, ja mu wmawiam. Swojego Audi Stark 4. Rejestracja tego Audi pokazuje, że numeruje on swoje samochody, co w późniejszym czasie przełoży się na numerowanie zbroi. Mark 1, Mark 2 i tak dalej, i tak dalej. Ważny szczegół ma miejsce również w tej sekwencji. Podczas prezentacji... Dobra, powiedział to i koniec. Powiedział to. Nowej broni Stark próbuje trochę przykozaczyć i w ten sposób powstaje ten kultowy moment. Jednak na kolejnym ujęciu widzimy, że podmuch wiatru mocno kołyca Tonym Starkiem. Zobaczcie jednak, że żołnierz obok niego stoi niewzruszony. Pokazuje nam to, że Tony Stark tak naprawdę, mimo że zgrywa kozaka i tworzy broń na skalę globalną, nie jest wyszkolony i patrzy na wszystkie działania militarne zza kulis. Podczas pobytu nie wiem, co chodzi. Tonego Starka w jaskini, zwracajcie uwagę na jego zarost. Z każdym etapem zmienia się on, ukazując nam upływ czasu. Świetny sposób. No way. To się w Wiedźminie 3 tym inspirowali, dlatego rośnie broda, Rel? Na pokazanie, ile tygodni czy tam miesięcy Tony spędził jako zakładnik, bez mówienia nam tego wprost. Czy ta scena wam coś przypomina? Mi od razu skojarzyła się ze słynnym wejściem Dartha Vadera w Łotrze 1. Ty, w sumie? Podobne. Wydać czym inspirowali się. Nawet podobnie stoją... Nie no, podobne, bo nawet stoją podobnie te chłopki. Myślisz, że to jest Rel? Ej, z którego roku jest ten film, co on teraz pokazuje, te Star Warsy? Bo ja tego nie znam, Star Warsów w ogóle. To nowe? A, to czekaj, to kto się inspirował czym? To on dzisiaj Iron Manem. Aha. To po co on to pokazuje? Po co on to pokazuje? Ja pytam, nie wiem, co się dzieje. Tupa, nie wiem, co się dzieje. Inspirowali się twórcy Gwiezdno-Wojennych Historii. Tony Stark w swoim Marku 1 wychodzi na zewnątrz i zaczyna palić oprawców. Zobaczcie, jak sprytnie załatwia on tego ziomeczka. Zamiast celować bezpośrednio w niego, używa miotacza ognia, aby podpalić ładunek, który znajduje się w skrzyni. Skrzynia wybucha i gościa nie ma. Wchodząc na konferencję, Happy podaje Starkowi burgera. Zjada go przed wejściem na scenę. Jak się chwilę później okazuje, ten wyciąga kolejny. W tle podczas rozmowy Tonego zapyta... Co? To są szczegóły, których miałem przegapić, no. Kurde, fajnie. Widzimy zbiornik heksafluorku Palladu. Jest to pierwiastek, który zasila zbroję Ironmana. Na początku filmu, kiedy był jeszcze przetrzymywany w jaskini, użył Palladu z rakiety do stworzenia swojej pierwszej zbroi. Kiedy już z niej wyszedł, widzimy, że używa większej ilości tego samego pierwiastka do zasilania wielkiego reaktora stworzonego przez jego ojca. Iron Man dzwoni do Pepper, by zapytać się jej, jak duże ma ręce. Zwróćcie uwagę, że odbiera ona połączenie na mocno zaawansowanym urządzeniu, które co więcej przepisuje mowę na tekst i wyświetla to na ekranie. Jedna sprawa jest taka, że dlaczego Tony Stark używa telefonu z klapką, a druga sprawa jest taka, że urządzenia potrafią... Jak z klapką? Tak i obraca się ekran w bok i klawiatura wychodzi. Z klapką. A druga sprawa jest taka, że urządzenia potrafią bardzo dobrze czytać, do kogo należy głos. Weźmy sobie za przykład tę scenę. Widzimy na niej, że Jarvis dokładnie sczytuje słowa, jakie wypowiada Tony i przerabia to na tekst. Jednak najciekawsze jest tutaj, że Jarvis nie sczytuje audio z telewizora. Pokazuje nam to, że jest on bardzo dobrze przystosowany do głosu Tonego. I sczytuje tylko jego. Pepper schodzi do laboratorium Starka, jednak zwróćcie uwagę na co innego. Kod do drzwi to 106. Jest to odwołanie do 106 numeru komiksu o Iron Manie, nazwanego Początek Końca. Do Tonego wpada Obadiah Stane, który przez chwilę gra na pianinie. Jest to chyba mój ulubiony szczegół z całego dzisiejszego filmu, więc słuchajcie uważnie. Obadiah gra utwór Antonio Salieriego, włosko-austriackiego kompozytora, działającego w XVIII wieku. Salieri przez długi czas podejrzewany był o sabotowanie, a finalnie zabicie Wolfganga Amadeusa Mozarta. Mozart nie żyje.
ponieważ ciało po zgonie napuchło, uważano nawet, że go otruto. Dopiero teraz, gdy nie żyje, Wiedeńczycy być może pojmą, co z nim utracili. Przez całe życie często spotykał się z intrygami, które nigdy być może sam wywoływał przez swoją niefrasobliwość. Jest to najstarsza znana nam wzmianka o śmierci utalentowanego kompozytora. Podejrzewa się, że za śmiercią Mozarta stoi właśnie Salieri, kompozytor, którego kawałek gra Stein. Jest to oczywista zapowiedź tego, że i Obadiah zdradzi i spróbuje załatwić Tonego Starka. Genialny podprogowy. No to nawet ciekawe w sumie, nie wiecie, nawet nie miałem pojęcia o czymś takim. Przekaz. Tony zakłada na siebie drugą... Ale wiesz, kiedyś dbali w Marvelu o szczegóły, a teraz to jajca wypieprzone i AI niech wszystko robi, nie? Już dużo bardziej profesjonalną zbroję. Skanuje on warsztat, witam, i dzięki temu zobaczyć możemy, z jaką dokładnością działa interfejs Jarvisa. Zobaczcie tylko na to. Znajdują się tutaj informacje o samochodach, a nawet o jego oponach. Zauważyć możemy cenę Audicy R8, ale też wszystkie jej podzespoły. Iron Man leci na swój pierwszy próbny lot. Wylatując z garażu, uderza o ścianę. Nic poważnego mu się nie stało, ale... Nie, ale w tym odcinku jakoś... Dwa fakty już powiedział, które są takie real, ale reszta to pieprzenie, żeby filmik trwał dłużej, nie? Zobaczcie, że zaraz przed uderzeniem Helm alarmował Tonego o niebezpiecznym zakręcie i elemencie, w którym może przywalić. Genialny detal. Cofnijmy się jeszcze do momentu, w którym Pepper przynosi Starkowi kawę, paczkę i zapowiada wizytę Steina. Przynosi ona kawę, powiedzmy, że jest gorąca. Tony testuje jeszcze przez chwilę blastery. Idzie na górę porozmawiać z Obadiahem, po raz kolejny testuje zbroję kilka razy i robi sobie lot próbny po mieście. Rozwala się, a po cięciu widzimy go idącego z lodem po wcześniej wspomnianą kawę. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że kawa nadal jest ciepła. Zauważyć możemy wychodzącą z kubka parę wodną. Więc albo kubek sam grzeje napoje, albo doszło tutaj do małego błędu. Stop! Zanim przejdziemy dalej, subskrybujcie ten kanał, bo kolejne kilka lat w Marvel Cinematic Universe Stan pojawiać się będzie w każdym filmie i pewnie każdy, kto ogląda ten materiał, o tym dobrze wie. Ale czy zauważyliście, co jeden z twórców Marvela ma na sobie? Stan Lee w tej scenie ubrany jest w charakterystyczny szlafrok Hugh Hefnera, czyli założyciela Playboya. Podczas bankietu do Tonego podchodzi... Nikt tego nie wiedział, przy on do niego nawet tak powiedział. Puść se tę scenę, ty, kto robisz ten filmik. Christine i przekazuje mu informację o kryzysie w Gormirze. Zauważcie, że informacja ta wzbudziła u Ironmana ciekawość, ponieważ Jensen, z którym siedział w jaskini, pochodził właśnie z Gormir. Ej, nawiązanie do stylu. Stark dowiaduje się o ataku na wioskę przez organizację 10 pierścieni. Na miejscu znajdują się dokładnie ci sami goście, którzy przetrzymywali go wcześniej w jaskini. Stark, lekko poddenerwowany, strzela laserem w lampę. Ma on na sobie założoną jedynie rękawicę, przez to dokładnie widzimy, jak energia z reaktora przychodzi do rękawicy, a następnie uruchamia repulsor. To są fajne detale i ogólnie dużo fajnych detali jest w tym filmie, tylko że one nie są do niezauważenia. Zwłaszcza jak się oglądało to 100 razy, a pewnie każdy to oglądał milion razy. To rozumiesz? I oszukałby film. Zakłada swoją zbroję i udaje się do... Ten film powinien się nazywać Piękne detale kiedyś w Marvelu versus stawianie stolca na klatę dziś. I tyle. Wioski. Przy jego lądowaniu zauważyć możemy bardzo ciekawy szczegół. Zobaczcie na jego ręce. Używa on dopalaczy w dłoniach, by dobrze wylądować. Jako że znajduje się on w tej zbroi po raz drugi, nie opanował tej techniki jeszcze do perfekcji, przez co przy lądowaniu przetrzymuje jeszcze dopalacze w dłoniach na kilka sekund, by się upewnić i bezpieczniej wylądować. Iron Man uderza zioma i ten dosłownie wylatuje w kosmos. Jedynie na kilku klatkach zauważyć możemy reakcję zakładnika. Widać po nim, że zastanawia się, gdzie zniknął człowiek. Iron Man zostaje zestrzelony w locie przez czołg. Wiele osób zastanawia się, jakim cudem udało się czołgiście ustrzelić tak mały, szybki cel na niebie, jakim jest Tony w zbroi. A no tutaj, przyłożenie detali od strony twórców również jest godne pochwalenia. Na interfejsie Tonego widzimy, że porusza się on z prędkością 0,15 machów, co w przeliczeniu na kilometry na godzinę daje około 185. Kaliber pocisku, jakim został trafiony, był prawdopodobnie AA, który jest przeznaczony do uderzania w cele w powietrzu, poruszające się szybciej niż 0,15 macha. Także wydaje mi się to logicznym wytłumaczeniem. W tym momencie należy się również pochwalić. A czemu nie pokazał tego, jak Sominął w dupę Iron Man ruchem barku wystrzał pocisku z czołgu? Bo tam jest taka scena, chwilę po tym. Czemu o tym nie powiedział? Bo to jest akurat giga z dupy. Powinien na to też zwrócić uwagę. 0,15 macha. Także wydaje mi się to logicznym wytłumaczeniem. W tym momencie należy się również pochwała dla osób odpowiedzialnych za efekty specjalne. Zbroja sama w sobie jest wykonana genialnie i czuć jej... Nie, on stał w miejscu. Iron Man. Dobra, wpiszę Iron Man versus tank. Na pewno będzie. No jest. Czekaj, tu jest nawet tylko ta scena. Patrz to w ogóle.
W sensie ta scena jest fajna i ładna, ale zobacz w ogóle te efekty. Ale zobacz to, jakie to jest z dupy, pa. Da się tak? Ominąć? To jest z dupy. To jest z dupy. Zwróciłeś uwagę na ten szczegół? Chłop ruchem barku ominął wystrzał pocisku z czołgu. No. Każdy element wypada o wiele lepiej niż ta z nanotechnologii, którą Tony ubiera w filmie Infinity War. Ten moment to powód, dlaczego stary blaszak jest o wiele lepszy. Zobaczcie na to. Stark... Taki pocisk można katalą przeciąć. Aby skręcić w lewo, specjalnie wysuwa przeznaczony do tego silnik. Powoduje rotację, a następnie schodzi na lewo. Genialne jest to, jak zbroja została zanimowana. Czuć, że każdy jej element jest po coś i że za każdy jej ruch odpowiada... Nie no, Iron Man, ja ten szczerze najlepszy film. To Iron Man 1 to jest taki klasik. Mechanizm. Zobaczcie, zdjęcie Staina oraz Howarda Starka. Co więcej, na tym ujęciu zauważyć możemy, że Stain gra w szachy z samym sobą. Po udanej misji Tony wpada do swojego labu się rozebrać. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie pewna tarcza znajdująca się za jego plecami. Chyba wszyscy wiemy, do kogo ona należy. Ona w każdym Iron Manie się przewijała. Pojawia się pytanie, skąd się tam w ogóle wzięła? Nie, w trójce nie, bo już był wtedy kapitan. To nie, w trójce jeszcze było. Ojciec Tonego dobrze znał się ze Steve'em Rogersem i to przecież on stworzył dla niego tarczę z vibranium. To, co znajduje się za plecami Starka, to nie jest ta jedyna tarcza Kappa, a najprawdopodobniej prototyp, pewnie jeden z wielu, które zachowały się jako graty po Howardzie. W późniejszych filmach Tony tłumaczy, że jego staruszek często opowiadał mu o Rogersie. Nie dziwi więc fakt, że zachował on po nim prototypy tarczy. Zegara widmo w warsztacie Tonego nie spodziewałem się zobaczyć. Znajduje się on na jednej z półek i ewidentnie nie działa. Czas płynie, a wskazówki ani drgną. Jak wytłumaczycie mi więc, że kilka scen później, gdy po raz kolejny mamy widok na owy zegar, ten pokazuje już zupełnie inną godzinę. Czy w labie Starka żyje coś oprócz niego? Tajemnica... Już ci tłumaczę, wymienił baterię. Antagonisty wychodzi na jaw, ten ogłusza Tonego i zabiera jego reaktor łukowy. Mówi on do niego takie słowa. Istnieje przesąd, który mówi, że 9. symfonia ma być ostatnią danego kompozytora. Czy to przez śmierć po jej ukończeniu, czy przed ukończeniem 10. Z tym szczegółem wiąże się coś o wiele większego. Jak wszyscy dobrze wiemy, Tony Stark umiera w Avengers Koniec Gry. Jeśli policzymy wszystkie jego wystąpienia w filmach Marvela, wyjdzie nam 10. Z czego w ostatnim umiera. Daje nam to 9 symfonii, 9 filmów i 10. nieskończoną. Niesamowite jest to, jak osoby zarządzające projektem łatają całe uniwersum takimi detalami. Wow. Pepper przegląda dokumenty, których Tony nie zatwierdził. Jeśli spoilerował ci śmierć, on żyje, więc nie przejmuj się. Zatrzymamy w tym momencie, zobaczymy na... Hulk robi, on był w scenie po napisach. Nazwisko MSC Lebowski, co jest odwołaniem do filmu Big Lebowski. Aktor, który odgrywał główną rolę... Ty Big Lebowski, taki zarobisty film, ja go lubię. A ty? Ty ten film albo można lubić, albo cię dyma stary. W sensie, nie, bo przejęzyczyłem się. Lubisz ten film i luj. Ziomka w tym filmie to Jeff Bridges, ten sam, który w Iron Manie z 2008 roku wciela się w Obadiah Stane. Stane zakłada swoją zbroję i zaczyna gonić Pepper. No Marvel uwagę, kiedyś, że no, on był dopieprzony. Niszczy pierwszą zbroję Tonego. Pokazuje on tym gestem, że jego technologia jest o wiele lepsza i podprogowo obraża Starka. Rozpoczyna się pojedynek, w którym początkowo Iron Man dostaje wciry. W następnym momencie za plecami Stane'a zauważyć możemy budynek korporacji Roxxon. Jest to firma, która bardzo często pojawiać będzie się w kolejnych produkcjach MCU. A co najciekawsze, w serialu Loki, w jednym ze sklepów należących do Roxxon, miała miejsce akcja odcinka. Główni bohaterowie przenosili się do momentów przed wielkimi kataklizmami, żeby schować się przed agentami TVA. No. Łącząc te dwa fakty, powstaje teoria, że firma Roxxon może być powiązana z upadkiem świata MCU w przyszłość. Kolejny szczegół, który udało mi się zauważyć, genialnie pokazuje różnicę w podejściu Tonego i Obadiah. Jeśli się przyjrzymy, zbroja Iron Man podczas lotu wydala do powietrza bardzo mało dymu, a to dlatego, że Tony Stark jest niesamowicie utalentowanym inżynierem, w przeciwieństwie do Staina. Zwróćcie uwagę, że zbroja Iron Man wypuszcza ogromne ilości dymu do atmosfery. Stein patrzy tylko i wyłącznie na własne pobudki i nie przejmuje się konsekwencjami. Niektórzy mogą powiedzieć, że większa ilość dymu jest spowodowana rozmiarami zbroi. Nic bardziej mylnego. W Avengers czas Ultrona zbroja Hulkbustera podczas latania jest tak samo ekologiczna jak zbroja Ironmana. Świetny podprogowy przekaz pokazujący różnicę między dwoma bohaterami. To nie podczas walki ściąga rękawicę. Myślisz, że on to serio zrobił dla ekologii? A nie tam, żeby jakoś nie marnować zasobów po prostu. Ty, tutaj jest już też takie co to jest? Jeśli dobrze się wsłuchamy, jesteśmy w stanie usłyszeć dwa głosy Tonego Starka. Iron Man 1 kręcili w Warszawie?
Jeden wydobywający się z schemu, widoczny, a drugi z rękawa. Służymy to w taki sposób, ponieważ głośniki w hełmie nie są już jedynym wylotem ze zbroi. Genialny. Obydaja Sein wybucha, a prawda jest taka, że... Nie no jest takie szczegóły niektóre spoko. Takie, że nie widać tego od razu, ale ja ten film tyle widziałem, że chyba jeden szczegół tylko nie znałem. No resztę to raczej każdy znał. W sumie ten typ i tak robi te szczegóły takie, że ty wszystko wiesz, aleluj. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!